Zakończyły się zawody w łyżwiarstwie figurowym. Dzisiaj, 23 lutego na cieszyńskim lodowisku miały miejsce ostatnie prezentacje zawodników w programie dowolnym. Ważnym punktem programu była dekoracja. Pierwsze miejsce zajęła m.in. Karolina Białas z klubu Spin Katowice. Nie zakładałam miejsca, natomiast zakładałam program, który chcę przejechać. Udało mi się to wykonać i to dało mi wygraną. Nie ukrywam, sama też się stresowałam. Wiem, że były tutaj było wiele rywalek, ale udało się, więc jestem zadowolona. Przygotowania trwają cały sezon. Oczywiście parę tygodni wcześniej są te treningi może takie bardziej wdajne, tak powiem. Natomiast cały sezon ma wpływ na takie zawody. Wśród solistów w swojej kategorii wiekowej najlepszy okazał się Jakub Lofek z klubu Unia Oświęcim. W tamtym roku byłem pierwszy i liczyłem na to, że w tym roku też mi się uda. Ale najbardziej to chciałem pojechać jak najlepsze programy i zrobić to, co potrafię. Trenuję od 5 roku życia, to już będzie około 9 lat i trenujemy 2 razy dziennie. W sobotę mamy raz i w niedzielę mamy wolne. Na najbliższe miesiące to będę starał się nauczyć nowych elementów skokowych i doskonalić to, co już potrafię. Poziom zawodów wysoko ocenia prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Wiele występów było takich, które nas cieszyły i które mają dobrą perspektywę. Mówię, mają dobrą, bo kwestia w tym, czy to zostanie wykorzystane, czy ci zawodniczki i ci zawodnicy, którzy tutaj wystąpili, czy w dalszym szkoleniu spełnią te nadzieje, które się w nich pokłada. To oczywiście zależy nie tylko od nich, ale od mądrości trenerów, od wytrwałości również rodziców, bo w naszej dyscyplinie jednak wsparcie rodziców spełnia bardzo dużą rolę. Kondycja łyżwiarstwa figurowego w Polsce nie ma się tak dobrze jak kilkanaście lat temu, ale występ młodych łyżwiarzy i łyżwiarek może napawać optymizmem. Był taki czas, kiedy zdobywaliśmy medale zarówno na Mistrzostwach Europy, jak i na Mistrzostwach Świata. Przypomnę Grzegorz Filipowski, para Zagórska-Siódek, ale też zdobywaliśmy medale na Mistrzostwach Świata Juniorów ze złotym duetu tanecznego Sylwia Nowak-Sebastian Kolasiński. No ale mam nadzieję, że krok po kroku będziemy to odbudowywać. Co się na to składa? Składa się na to odbudowa potencjału trenerskiego, przede wszystkim też zapewnienie warunków, bo jeżeli nie ma lodowisk, a w Polsce lodowisk jest bardzo mało, ponad 20 miast, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w Polsce nie ma krytego lodowiska, takiego jak na przykład to, które mamy tutaj w Cieszynie. Więc jeżeli nie ma gdzie trenować, to też nie może się rozwijać dyscyplina, ale to dotyczy wszystkich tych sportów łyżwiarskich, zarówno łyżwiarstwa figurowego, jak i short tracku, jak i hokeja na lodzie. One wszystkie potrzebują takiego samego lodowiska. Także jeżeli to się będzie poprawiało, jeżeli to zrozumiemy, to myślę, że też te dyscypliny sportu będą się lepiej miały. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.